siema ludzie, słuchajcie, opowiem wam jedną historię, o której wiedzą dwie osoby tylko, a teraz się dowie cała Polska. Jakiś czas temu zostałem aresztowany. Przyjechały trzy radiowozy. Trzymano mnie 36 godzin, ja zawsze mam te 36, jak w Egipcie, tak samo w Polsce 36 godzin, nie 4-8. I powiem wam, że dla mnie to była taka dziwna paranoja. Dlaczego? Już wam powiem, jaka jest cała historia. Jak dałem zeznanie, oczywiście pani policjantka, która mnie przesłuchiwała, powiedziała, że pierdoli pan głupoty, co mnie bardzo zaciekawiło, szkoda, że tego nie nagrałem, bo chyba ona powinna spisywać zeznania, a nie udzielać, jakie ona ma zdanie na ten temat. Nie wiem, może się nie znam. Bo historia była taka, że byłem w klubie, poznałem bardzo fajną, atrakcyjną dziewczynę i bzykaliśmy się tam na tylnym siedzeniu. Później znalazłem mały pokunek. Mały. Dodatkowo torebkę z czymś białym. Nie wiem co to było, bo nie próbowałem. Później, a zaraz wam powiem. I jeszcze jakieś tam pierdółki się wysypały, nie? Wziąłem to wszystko, spakowałem, jebnąłem do tyłu i pomyślałem, że ją może spotkam. Dziewczyna była, gawaliła po ruski. Uczę хорошо. Ja думаю, że to była Ukrainka. Była jakaś taka sytuacja, że na monitoringu ktoś coś przyuważył, słuchajcie, trzy radiowozy podjeżdżają i zapytali, czy... A w ogóle ja ten jeden pakunek, który miałem, spojrzałem do środka i mówię, czy to jest zielsko? Ja pierdolę, nie? No i słuchajcie, skitrałem to w bagażniku, znaczy nie w bagażniku, tylko w silniku przy lampie. Kurwa, i o tym zapomniałem, tylko na sercu, nie? Bo to, że ja za granicą, jak to wam na kajcie sobie jaram czasami, to jest inna sytuacja niż w Polsce, gdzie kurwa, traktują cię, jakbyś był przestępcą i zabił komuś całą rodzinę, jak znajdą u ciebie nawet małą ilość. Paranoja to jest dla mnie, ale okej, nieważne. No i słuchajcie, i trafiłem do aresztu, gdzie chciałem od razu dać zeznania, chciałem powiedzieć, jak to jest, wziąłem wszystko na siebie. Ze mną wtedy była koleżanka w ogóle w samochodzie, więc żeby nie robić problemów, też od razu wziąłem tak, że to jest moje i że chcę dać zeznania. Nie, co ty, słuchajcie, usłyszałem na początku, że jest bardzo mało policjantów, że większość policjantów muszą pracować do kasy na Lidla, bo więcej zarabiają niż w policji. Poważnie? Poważnie? Ja to miałem słuchać, ale okej, dobra, mówię, niech będzie. Spałem na tych pierdolonych, twardym czymś tam. Wzięli mnie w kajdankach, w ogóle słuchajcie, jazda, bo zawieźli mnie na badania w kajdankach jakiegoś przestępcę. Wyciągnęli mnie z samochodu w kajdankach, poszedłem do szpitala w kajdankach i słuchajcie, człowiek w kajdankach jest traktowany, jakby był zabójcą, nie? Ja mówię do pani doktora, ale po co mnie badacie? Bo wiesz, wszystko zdrowy jestem, wszystko jest okej, źle się czuję, bo nie jadłem. Czuję, że mi poziom cukru spadł, jem co 3 godziny systematycznie. A pani do mnie, doktor, taka starsza, wiecie, ja do niej sympatyczna, no, narkomani tak mają. Ja mówię, kurwa, narkomani? Ale czego pani mi twierdzi, że jestem narkomanem? A po co pan to w kajdankach przyjechał z tym narkotykowych? Ja mówię, dzięki, kurwa. W ogóle, słuchajcie, traktowali mnie, na część policjantów, których, z którymi miałem do czynienia, bo to w mojej dzielnicy, mega, kurwa, spoko. Ostatnio, jak miałem akcję z ochroniarzem, oni podjechali też na trzy radiowozy. Mówię, bo zobacz, co ty znów rozrabiasz. Ale mnie potraktowali tak pozytywnie, wiecie, no, jest przepis, że nie wolno przy sobie posiadać, więc okej. Okay. Ale część policjantów, widziałem, że była zgulowana i próbowali się zachowywać jak frajerzy. Tacy frajerzy, czyli słuchajcie, no tu już w ogóle paranoja, że ja spałem i słyszałem, jak zdjęcia sobie robili, że ja śpię na pryczy, albo moje buty, gdzie miałem takie buty swoje zrobione, Dawid to dobra, robili te zdjęcia, albo opowiadają, że wczoraj się grubo najebali, a dzisiaj są na służbie, bo wiecie, chodzili mnie
z różnych oddziałów. Ja nie byłem tylko na Tarcho, tam gdzie byli w oporze policjanci, tylko byłem w innych dzielnicach, nie? Ja nie wiem, tylko mnie wozili, na dołku siedziałem gdzie indziej. Nieważne, whatever, ale słuchajcie, chciałem zdawać zeznania i cały czas mi mówili, że nie ma czasu, nie ma tego. Jak mi robili badania narkotykowe na początku, to powiedzieli, że mają tylko jedno urządzenie na cały komisariat i to urządzenie jeszcze, znaczy to coś było popsute, więc policzyli mi za to kasę. I słuchajcie, co jest najlepsze? Zadzwoniłem do pani prokurator, powiedziałem, że się przyznaję, że nigdy nic nie nabroiłem i że proszę, żebyśmy się dogadali i co ona proponuje. I ona do mnie mówi tak, słuchajcie, na początku zajebiście, trzy tysiące kary, grzywny, będę miał to rok w papierach i czekajcie, jak to było, że jest na tym koniec. Ja mówię, kurwa, zajebiście. A mówię, a proszę pani, ja mam chciał to oficjalne pismo, bo to było już jakiś czas temu, wtedy znałem Pawła już od Bacha i mówię, proszę pani, a czy możemy się zgadzać, żeby te pieniądze nie szły do państwa, na polityków, którzy mają na nas wyjebane, albo znikną gdzieś, nie wiem, i sobie będą wydawali na jakieś pierdoły ktoś tam, bo to idzie, nie wiem gdzie to idzie. Tylko mówię, bym chciał te pieniądze przeznaczyć dla Pawła, na to, żeby lepiej funkcjonował. Słuchajcie, dostałem odmowę od niej, bo powiedziała, że takich rzeczy się nie robi teraz w Polsce. Myślałem, że się robi, że może przeznaczyć na jakiś cel. Nie, że idą pieniądze gdzieś tam, tylko jak już płacisz, to na jakiś cel. Dobra, nie można było tego zrobić. No i przyszło mi z sądu, że okej, dostałem 2000 grzywny, ale słuchajcie, teraz najlepsze. 3000 kosztów sądowych. Ja mówię, jakie kurwa koszty sądowe? Przecież się od razu przyznałem, od razu chciałem wziąć winę na siebie. Zadzwoniłem do pani prokurator i słuchajcie, co mi pani prokurator powiedziała. Że tacy ludzie jak ja nie zasługują na to, żeby sprawa skończyła się polubownie i trafiła do sądu i muszę zapłacić za koszty sądowe, czyli za badania krwi, których nie chciałem, za badania ustnikiem, tym urządzeniem, który nie działał, za to, że byłem zamknięty przymusowo na dołku, dlatego, bo nie ma pracowników, żeby mnie przesłuchać, bo wszyscy poszli pracować do Lidla. Rozumiecie, dostałem 5000 ogólnie do zapłaty. Odwołałem się do tego, bo stwierdziłem, że koszty sądowe są za duże i poprosiłem na tej sprawie, żeby jeżeli już to zatwierdzą, żeby sąd zatwierdził, że to idzie dla Pawła, te pieniądze na przykład, nie? Czy część, połowa albo coś. Słuchajcie, nie anulowali mi tego, bo stwierdzili, że wszystko jest ok. Nie dali mi dokładnie rachunków, niczego, bo chciałem zobaczyć, jeżeli przedstawiałem, że badali ten produkt i ileś tam 1500 zł, sobie ktoś zawołał, nie wiem, kurwa, czym to było badane, moczem, kurwa, krokodyla, czy czymś, sprowadzali to, kurwa, pływie z Indonezji, to tyle kosztowało, dobra, nieważne. A wiecie, co, kurwa, najbardziej boli? Że przyznałem się od razu do winy, powiedziałem, jak było, powiedziałem prawdę, a policja, pani, która mnie przesłuchała, stwierdziła, że to jest na pewno ściema. Pani prokurator powiedziała, że taki człowiek jak ja, nie wiem jaki człowiek, bo mi od razu skojarzyło mi nazwisko, nie zasługuje na to, żeby był polubownie potraktowany. A najlepsze było w sądzie, jak poszedłem na rozprawę tą odwoławczą, to pani prokurator patrzyła na mnie i ona nawet nie wiedziała, o jaką sprawę chodzi, tylko powiedziała, ja uważam, że nie powinniśmy zdjąć tych kosztów. Jakbym się zapytał, nawet może nie, imię, nazwisko to by kojarzyła, bo by spojrzała, ale bym powiedział, ale jaką sprawę chodzi? Myślę, żeby nie wiedziała, bo miała stertę takich ludzi, którzy się odwołali, ale ktoś by powiedział, że w sądzie, jak się odwołujesz, to zawsze ci bardziej dopieprzą, nigdy cię nie ściągną. To mi powiedział mój prawnik, napisałem bardzo ładne pismo, myślałem, że podejdą do mnie jak do człowieka. W ogóle sędzia był spoko. Sędzia był spoko, bo powiedział, ja pan jest młody, jeszcze sobie da radę, no, nie jestem jeszcze już taki młody, ale da pan sobie radę w życiu, co to jest dla pana te pieniądze. No ale kurwa, mogliby chociaż część pieniędzy przeznaczyć na jakieś datki, a nie na to, że ja to wypierdolę i to zniknie gdzieś, nie?
Więc zobaczcie, do czego zmierzam, jakie to wszystko jest jakieś takie kurwa dziwne. Robią wszystko, żeby dopierdolić. Nie można było zrobić to tak. Tak, panie Dawidzie, posiada pan to, wie pan, że to jest nielegalne? Powiedział, że tak. Dobrze, proszę udać się do domu. Nieważne, że mówiłem, że mam zwierzęta w domu, że trzeba... A, w ogóle słuchajcie, całą chatę mi przejebali. Całą chatę mi przeszukali, bo twierdzili, że jestem dealerem. Ja mówię, ludzie, kurwa, u mnie w domu nic nie znajdziecie. Słuchajcie, nie chciałem żadnego pozwolenia, prokuratury, niczego. Ja wpuszczę was. Dobrze, że dwóch policjantów, które do mnie wchodziło do domu, byli w porządku, bo powiem wam, jaka jest zasada. Jeżeli wchodzą do domu i ktoś jest podejrzany, zabierają ci wszystkie pieniądze, które znajdą. Wszystkie pieniądze. I leżały wtedy pieniądze na wierzchu. Leżały pieniądze, 1500 zł leżało na jeden, kurwa, cel. Już nawet nie będę mówił na jaki, bo... Nie, kurwa, no po prostu chujowe zagranie. Bo te pieniądze, które zabiera policja, oni sobie spisują tam na kartce, konfiskuje prokuratura i nie ma chuja, żeby ci je zwrócili. Będą wszystko robili, dlatego jak mi zabrali tam 1500 plus to, co miałem przy sobie, coś tam, było około 2000, dlatego mi taką grzywnę dali. Zobaczcie, na czym to polega. Po prostu jak już złapali rybę w sieć, to nie ma chuja, żeby jej puścić, rozumiecie? Wyciągnąć jak najwięcej. A jeszcze to boli, że jak dajesz, chcesz dać na cel charytatywny, oni wolą to wziąć na państwo, jak oni to mówią. Jakie kurwa, na co? Na 500 plus? Słuchajcie, jak ze mnie zeszło, że mogłem to wywalić, bo trzymałem to w tajemnicy, bo nie wiedziałem, jak to ludzie odbiorą. A teraz w sumie mam to w dupie, jak to odbiorą, bo taka była prawda. I to jest kurwa dziwne, nie? To jest dziwne. I wtedy jak zadzwoniłem do kumpla i powiedziałem mu, że mówię, ty stary, kumasz, że dojebali się do mnie o ileś tam towaru i mnie kurwa zrobili przestępcą narodowym, dobrze, że mnie kurwa ręce nie obcięli jeszcze, wiesz, bo stwierdziliby, że nie wolno, że dotykałem czegoś złego, kurwa, szatan. I tu zadzwoniłem do kumpla, jak mój kumpel wysłał mi zdjęcie z jointem, jak sobie siedzi na Teneryfie i wysłał, po chuj ty siedzisz w tym kraju. A dlaczego siedzę w tym kraju? Bo kocham ten kraj. Kraj, ale nie to, co tu się zaczyna odpierdalać, nie? Bo to jest słabe. Ale powiem wam jeszcze jednego, coś pozytywnego. Dzisiaj pojechałem do LuxMedu na Alejach Stanów Zjednoczonych i było za 5. Była za 5:20, 20 zamykają. Musiałem odebrać wyniki na te próby na HIV-a i na żółtaczkę. I wiecie, że pani powiedziała, że nie da rady, że to jest poufne, że mogę tego w innym oddziale odebrać. A ja wtedy powiedziałem, proszę pani, wie pani, że mam walkę, tak? Ona mówi, no wiem. A wie pani, że robię to dla jednego chłopaka, jeżeli ja nie będę miał tych badań, to... Trasa zaktualizowana. ...wystąpić i wtedy pieniążki nie trafią do niego. I teraz słuchajcie, ta pani poszła do koleżanki i zadzwoniły w dwa jakieś ważne miejsca. Powiedział, że to jest nierealne, żeby to ogarnąć, ale dało radę. Powiedział, niech się panu poszczęści, niech pan wygra. I wydrukowały mi to, rozumiecie? Do czego zmierzam? Że system jest popieprzony. One nie mogły mi tego wydać, ale zadzwoniły w dwa miejsca. Musiałem napisać oświadczenie, że się zgadzam, że bla. I udało się. Czyli dzięki dobrej kobiecie, bardzo pani dziękuję i koleżance, wręczyłem mi swoje płyty z pozytywną energią. Bardzo wam dziękuję, że pomogłyście mi i pozdrawiam. Yo!